Tomasz Gliński, młody bohater i za to panu Damianowi w imieniu policjantów garnizonu Gdyńskiego i własnym serdecznie dziękuję i gratuluję, również gratuluję rodzicom za to, że wychowałem syna na ziemię bohatera. A jak wyglądało to naprowadzenie? To, nie wiem, samyś tropił, śledził? Już może. Tak, byłem cały czas w kontakcie z jednym z policjantów telefonicznych i szedłem do tych ludźmi, on się podjechał. Oni zatrzymali się na przystanku, podjechał radiowozu, jechali z rzeczami, więc zatrzymaliśmy. A ile czasu? Z 10 minut mniej więcej. A dlatego, że się, nie wiem, zdenerwowałeś, że ktoś naruszył twoje... No dokładnie, moje rzuty, no, adrenalina też. Tak pomyślałem sobie po prostu, że najodpowiedniej to zadzwonić na policję, nie zapraszać na własną rękę. Właśnie, nie wsić się, tylko zabrakowania, szczerze mówiąc. Oni zabrali coś cennego, czy tak dla zasady bardziej? Ci osobnicy... Naruszyli moje imienie, no bo wyrzucili zawartość plecaka noperą, plecak czapkę mi też zabrali i wsiedli tymi mistrzami do kolei. Ja się wmykam trochę dalej za nimi i zacząłem dzwonić na policję, się ogadywać. Ja nigdy za bandytami nie szedłem, nie śledziłem ich. Jakie to jest poczucie? Strach, ekscytacja? Wie pan co, ja działam pod wpływem adrenaliny, więc naprawdę jedyne co by było tylko złość. A jak już adrenalina zaszła, to stwierdziłeś, że dobrze zrobiłeś, czy że jednak ryzykowałeś? Pomyślałem, że lepiej, żeby już się to nie powtórzyło w przypadku tych ludzi, ale też się potem uświadomiłem sobie, że jednak nie było to zbyt bezpieczne. To było bezpieczne zachowanie? Właśnie, czy policja radzi, jeśli ktoś zostanie napadnięty, ma to tropić sprawców? Podstawowym działaniem pokrzywdzonego zaraz po zdarzeniu to jest pilny telefon do policji. No, jak my jesteśmy do tego, żeby zareagować, podjąć czynności i obronić, odzyskać, zatrzymać. Jak najbardziej współpraca z osobą pokrzywdzoną tutaj na tym przykładzie pokazała, że element współpracy pokrzywdzonej policja przekłada się na wynik, który jest szybkim wynikiem przy skutecznym, szybkim zadziałaniu policji. Wówczas mamy możliwość szybkiego zatrzymania sprawców, wszystkich sprawców, a w tym zdarzeniu sprawców było czterech, w tym kobieta, i wszyscy zostali zatrzymani i postawieni przed wymiarem sprawiedliwości. Jeśli Państwo pozwolą, ja chcę powiedzieć, jeśli pozwolicie, w pewnym sensie podsumować. Słuchaliśmy o tym, co zrobił Damian i być może komuś się nasunęła myśl, że nie zrobił niczego nadzwyczajnego, że zachował się zwyczajnie. Rzecz w tym, że tych zwyczajnych zachowań wydawałoby się brakuje. Ludzie w obliczu zagrożenia często zachowują się pasywnie i to bez względu na to, czy zagrożone jest ich osobiste mienie, ich osobista nienaruszalność cielesna, czy też osób trzecich, najczęściej zachowują się pasywnie. Damian nie był pasywny. On to tłumaczy adrenaliną, niech tłumaczy jak chce. Ważne, że zachował się w sposób aktywny wobec zła i pozwolił sprawców tego zła zatrzymać, w jakimś sensie unieszkodliwić, przynajmniej przez pewien czas. Nie będą szkodzić ani Damianowi, ani innym mieszkańcom gminy, ani innym rodakom. Mówię tak dlatego, bo akurat tak się składa, że to byli przestępcy na gościnnych występach, nie Gdynia, nie tylko osoby spoza naszego terenu. Mogli działać w Gdyni, mogli działać gdzie indziej. Damian na pewien czas przeciął tą ich działalność i za to mu jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tacy młodzi ludzie rosną w gdyńskich szkołach i chcieliśmy Ci, Damian, wręczyć na pamiątkę tego naszego spotkania i w uhonorowaniu Twojej postawy taki list dziękczynny od prezydenta miasta Gdyni i książkę o mieście z morza i marzeń, między innymi z marzenia o mieście bezpiecznym. A ja tu jestem skromne też prezenciki. Mam nadzieję, że sprawią Tobie przyjemność. Mam nadzieję, że kiedyś byłeś lub będziesz na openerze, to masz już mundur na tę okoliczność, czyli koszulkę zieloną oraz inne drobiazgi, o których tylko Ty będziesz mówić.
i wszystkich kursjatów gdyńskich i własnym gratuluję i pragnę tutaj wrócić na to wizycie uczelnym i otrzymasz pierwszy, jedyny, jeszcze przed oficjalnym wpuszczeniem na rynek album Gdyńskiej Policji. Jesteś pierwszy, który ten album oficjalnie dostanie i gratuluję. Jestem pierwszy, który ci zaskoczy. Tak czułem się tam parę. Nie, należało się. Jeszcze raz dziękuję i pragnę podziękować raczej u nas w społeczeństwie nie ma takich chętnych bohaterów do pomagania im ludziom przy składaniu czasem. No to fakt. Niestety ludzie nie pan prezydent nie reagują na to, co się dzieje, na jakieś zło w postaci pobicia, kradzieży czy aktów wandalizmu. A ja mogę powiedzieć tylko, że no mnie to bezpośrednio dotyczyło, tak, ten napad, ale prawdopodobnie w każdej podobnej sytuacji, jeżeli ktoś obok nas zostałby napadnięty, to też nie zareagował, bo według mnie jest to mój obowiązek, tak, udzielanie pomocy ludziom pokrzywdzonym. Jakbyś zachęcił innych do tego, żeby... A działać? Zachęcać, no nie wiem, jak mogę zachęcać, no to zależy chyba od poczucia moralności, tak. I... Ja uważam, że ludzie powinni pomagać, ale no nie wiem, jak można zachęcać ludzi, żeby... A jak koledzy zareagowali na to w szkole? No jeszcze w szkole nie byłem, więc nie wiem. Jeszcze nie, bo to w czasie ferii było, więc naprawdę nie wiem. Znaczy po pierwszych sukcesach na tym polu zastanawiasz się nad tym, czy zostać policjantem na przykład? Nie, już akurat ubrałem swój kierunek w przyszłości, więc nie zastanawiałem się. Wolno wiedzieć, kim chcesz zostać? Jasne. Szefem firmy, którą prowadzę w Lecce.